Kto mu dał prawo jazdy? To pytanie przynajmniej raz zadał sobie każdy, kto korzystał z popularnych aplikacji przewozowych na widok popisów. Kierowcy z zagranicy. Ale teraz muszą oni dysponować polskimi uprawnieniami, co nie będzie takie proste, bo żeby je uzyskać, muszą legalnie przebywać na terenie naszego kraju od co najmniej 185 dni. Wszystko to za sprawą prawa, które miało zwiększyć bezpieczeństwo podczas przejazdów Uberem, Boltem czy inną aplikacją. Jak to wygląda w praktyce? O tym w dzisiejszym odcinku. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, portal z tysiącami ofert pracy. Wejdź i zacznij zarabiać więcej. Partnerem technologicznym kanału Zero jest Xcom. Partnerem programu jest Xtb, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. Xtb.pl Najczęściej kierowcy Ubera, Bolta czy Freenała to osoby pochodzące z Uzbekistanu, Kirgistanu, Gruzji, Ukrainy czy Białorusi. I sam wielokrotnie słyszałem od znajomych słowa: nie uwierzysz, jechałem uberem i trafiłem na Polaka. Nie wynikało to z niechęci do narodowości, wynikało to po prostu z poczucia bezpieczeństwa. Jesteśmy w Polsce często były, byli, były to osoby, które znalazły prawko w chipsach, tak y no, co prowadziło do różnych sytuacji, wiemy doskonale jakich, więc jak najbardziej ruch na plus. Kiedy jeszcze jeździłem na mieście, najczęstszym tekstem, gdy wsiadał pasażer, było Jezu wreszcie Polak. Nie chodziło o narodowość, tylko o właśnie prawo jazdy, umiejętności jazdy i tym podobne rzeczy. Z pomocą miały przyjść nowe przepisy, które stanowią, że każda osoba, każdy kierowca, który oferuje. Przewóz osób musi posiadać polskie uprawnienia i tak jak wspominałem, najpierw musi przebywać w naszym kraju przynajmniej 185 dni i to legalnie co bezpośrednio miało wpłynąć na bezpieczeństwo pasażerów. Dodatkowo przepisy miały pomóc policji w weryfikacji kierowców i ewentualnym pociągnięciu ich do odpowiedzialności, bo wcześniej były z tym spore problemy. Niestety wielu z zagranicznych kierowców, sprawców kolizji czy łamiących przepisy, znikało i nie dało się ich pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Mówił o tym w rozmowie z Interią Rafał Lato, prawnik z kancelarii Efekta, która właśnie zajmuje się walką o odszkodowania dla poszkodowanych w wypadkach. Prawnik zauważył, że z roku na rok kancelaria, w której pracuje, prowadzi coraz więcej spraw, w których pasażerowie walczą o odszkodowania w związku z wypadkami właśnie podczas przejazdów na aplikację. Wynika to z tego, że po pierwsze więcej osób korzysta z tego typu aplikacji, po drugie jest większa świadomość tego, że za takie zdarzenie można zażądać odszkodowania, po trzecie niestety kierowcy z tych aplikacji jeżdżą dość nierozważnie, w dużej mierze nie są to Polacy i przepisy, które w Polsce w ostatnich latach się zmieniły, w ich przypadku nie zawsze się przyjęły. Trudno więc nie odnieść wrażenia, że wcześniej kierowcy z zagranicy mogli czuć się bezkarni, a tak jak wspominał właśnie mecenas Latos, ich brawurowa jazda wynikała bardzo często z różnic kulturowych i innych przepisów w krajach ich pochodzenia. No przede wszystkim przepisy, które weszły, zaczęły obowiązywać od 17 czerwca tego roku. No w ten sposób nam pomagają chociażby weryfikacje uprawnień kierowców zagranicznych, że po prostu pra polskie prawa jazdy są w systemie Cepik, więc wpisując taką osobę po imieniu nazwisku bądź to jak najczęściej była po numerze PESEL, po prostu w bazie Centralnej Ewidencji Kierowców mamy informację, czy taka osoba posiada polskie prawo jazdy, kiedy jej zostało wydane, jakiej kategorii ono jest, czy nadal te uprawnienia posiada, czy nie zostało zatrzymany. Cały wachlarz informacji o takim kierowcu, kierowcy i o jego uprawnienia do kierowania otrzymujemy na bieżąco. Na 1561 kontroli wykonanych w Warszawie w 2022 roku ujawniono 138 przypadków wykonywania przywozów bez licencji, którą i tak łatwiej zdobyć niż Tę wymaganą dla taksówkarzy. 138 przypadków, rozumiecie? To oznacza, że mniej więcej w co 11 przejeździe mogliście trafić na kierowcę bez uprawnień do tego, by Was przewozić. Pytanie brzmi, czy nowe prawo naprawdę działa? Czy kierowcy bez uprawnień przestali pracować? Niestety nie do końca. Co prawda Bolt i FreeNow zablokował wszystkich kierowców, którzy nie dostarczyli im stosownych dokumentów. Jednak Uber prawo interpretuje nieco inaczej i tak odpowiedział na pytanie zadane przez portal Money.pl o to ilu kierowców straciło prawo. Do pracy. Uber działa zgodnie z polskim prawem i z dniem 17 czerwca uniemożliwiliśmy wszystkim nowym kierowcom, nieposiadającym polskiego prawa jazdy, dołączenie do platformy. No właśnie, nowym kierowcom, a nie starym. Dodatkowo wydawałoby się, że skoro trzeba posiadać polskie uprawnienia, to kierowcy z zagranicy powinni oblegać ośrodki nauki jazdy. Dlatego zadzwoniłem do kilku firm. Jak się okazało, nic takiego nie miało miejsca. Szkoły jazdy w żadnym stopniu nie odnotowały zwiększonej liczby zapisów po wprowadzeniu nowych regulacji. Jeżdżą, jeżdżą, jeżdżą. A, jeżdżą. a widział Pan jeżdżą. nawet? Jeżdżą na pewno. Okej. Okay, i to zostali przez Ubera. Przez Ubera, bo słyszeliśmy, że Bolt i Filinał poblokował, czyli Uber tylko. Nie, bo Uber nie poblokował. Dlaczego? Wie, jakby, wie, wiecie? Czy? Mi się wydaje, że to jest za duża strata pieniędzy dla Ubera, tak? Mm -hmm. Ze względu na to, że, że wolą jakieś kary płacić, niż, niż już okay. zawiesić taką ilość kierowców. Policja dalej prowadzi kontrolę. Ale jest ich po prostu za mało. Takie kontrole są przeprowadzane regularnie, cyklicznie, nawet z dzisiejszego dnia są one prowadzenie, prowadzone na terenie miasta stołecznego Warszawy. Te kontrole policji się odbywają? I... Rzadko ale się odbywają. Rzadko ale się odbywają, no, ale to jest nikoma ilość policjantów na taką ilość kierowców bez polskiego prowadzący. No, ale ogólnie przepis rozumiem, że na plus pan ocenia? Tak. Na plus jak najbardziej, jeżeli wszyscy by się z tego przystosowali. Jasne. Więc dla nas Polaków na pewno lepiej by to. Odbiłoby nam się troszeczkę na zarobkach na pewno. Mm -hmm. Także myślę, że jeżeli każdy ma mieć takie przepisy, no to każdy, nie, nie jakieś wyjątki, tak? A zmiany są potrzebne i przykładów naprawdę nie trzeba daleko szukać. Chociażby niedawno w Warszawie doszło do bardzo groźnego wypadku właśnie z udziałem kierowcy z firm przewozowych, który wymusił pierwszeństwo, przez co inny samochód dachował i staranował ludzi na chodniku. Łącznie poszkodowanych zostało 6 osób, z których dwie w stanie ciężkim trafiły do szpitala. I możecie powiedzieć, że każdemu mogło się to przytrafić. Wcześniej głośny wypadek z Poznania. 27-letnia kobieta zginęła wskutek potrącenia przez 35-letniego obywatela Białorusi. Mężczyzna nie dość, że jechał za szybko, to jeszcze pod wpływem narkotyków. Sytuacja z Wrocławia i ponownie kierowca Ubera, który doprowadził do kolizji z udziałem miejskiego autobusu. Uciekł z miejsca wypadku wraz z pasażerem. Wtedy w ówczesny dyrektor MPK we Wrocławiu udostępnił film z tego zdarzenia z dopiskiem: Szukamy potencjalnych morderców. Jak widzicie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, przy przejazdach na aplikacje, było naprawdę bardzo dużo pracy. A właściwie jest dużo pracy, bo skoro po wprowadzeniu nowych przepisów kierowcy nie zauważyli, żeby coś się zmieniło, w szkołach jazdy również nie widać różnicy. Ceny w aplikacjach po tygodniu również wróciły do normy a mówiło się nawet o 50% podwyżkach. Nie pomogły nawet wysokie kary finansowe. Ustawa przewiduje sięgające miliona złotych za naruszenie obowiązków dla przedsiębiorców pośredniczących w przewozach oraz dla osób wykonujących przewóz. W ustawie przewidziano także szereg naruszeń, które powinny być karane, na przykład prowadzenie pośrednictwa przy przewozie osób bez wymaganej licencji 500 tysięcy złotych, a za nieokazanie i nieudostępnienie do kontroli urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna 12 tysięcy złotych. A, czy Waszym zdaniem nowe przepisy coś zmieniły? Czy odczuliście jakąkolwiek różnicę? A może, jak to często bywa, skończyło się na zapowiedziach? Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl portal z tysiącami ofert pracy. Wejdź i zacznij zarabiać więcej. Partnerem technologicznym kanału Zero jest Xcom. Partnerem programu jest XTB właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.